Pamiętaj o dniu pogrzebu. O przejściu do grona błogosławionych, gdy poświęcona zostanie ci noc ze świętymi olejami i bandażami, dziełem rąk bogini Tajt. Przygotuje się dla ciebie procesję w dniu pogrzebu. Twój sarkofag wykonany ze złota z głową z lazurytu i niebem nad tobą, umieszczony na saniach, ciągnąć cię zaś będą woły. Śpiewacy będą przed tobą, a u wejścia do twojego grobowca zostanie wykonany taniec umarłych. Wyrecytuje się dla ciebie formuły ofiarne i krwawe ofiary zostaną złożone u twoich kamieni ofiarnych. Nie umrzesz w obcym kraju, ani też nie pogrzebią cię Azjaci. Nie zostaniesz złożony do grobu w owczej skórze. To, co przed chwilą usłyszeliście, to słowa faraona Sezostrisa skierowane do Sinuheta, urzędnika faraona Amenemhata I. I nie mylcie tutaj Sinuheta z Egipcjaninem Sinue, bohaterem powieści Miki Waltariego. Waltari po prostu zaczerpnął imię, ale to zupełnie inna opowieść. Sinuhet musiał uciekać z egipskiego dworu, kiedy faraon Amenemhat został zamordowany, a Sezostris przebywał na wyprawie wojennej. Sinuhet udał się do Retenu, tak Egipcjanie nazywali wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, no i tam rozpoczął nowe życie wśród Beduinów. Znalazł żonę, pokonał straszliwego siłacza, a także zdobył uznanie plemienia. Jednak to nie wystarczyło i po latach tęsknota za ojczyzną nie dawała mu żyć. Ostatecznie uzyskał on zgodę faraona Sezostrisa na powrót do Egiptu i kiedy w końcu wrócił, został obsypany darami oraz łaskami, a gdy zmarł, został pochowany w nekropolii. Tak w dużym skrócie przedstawia się treść opowieści o Sinuhecie, datowana na około 1875 rok przed naszą erą, czyli czasy rządów 12 dynastii. Było to bardzo popularne oraz wielokrotnie kopiowane opowiadanie. Jego początek zaś możemy oglądać w Egipskim Muzeum w Kairze, zapisane na wapiennym ostrakonie, największym jaki odkryto. Ta opowieść bardzo dobrze pokazuje nam, jaki stosunek mieli Egipcjanie do śmierci. Albo nie tyle śmierci, co życia. Zwyczaje pogrzebowe Egipcjan były właśnie celebracją życia, tego, które następuje po śmierci. Największą ich obawą zaś było nieistnienie, brak życia w zaświatach. I dlatego Sinuhet tak bardzo chce wrócić do ojczyzny, bo prawdopodobnie wierzono, że śmierć poza Egiptem wiązała się właśnie z nieistnieniem, brakiem życia w zaświatach. Wszystkie rytuały, które pielęgnowali Egipcjanie, od procesu balsamowania oraz mumifikacji zwłok przez składanie ofiar w kaplicach grobowych, miały zapewnić zmarłemu szczęśliwe oraz dostatnie życie w zaświatach. Egipcjanie pozostawili po sobie wiele zapisków dotyczących tego, jak miało wyglądać życie po śmierci, jakich rytuałów trzeba dopełnić, by zmarły szczęśliwie dotarł na pola trzcin, czyli do takiego odpowiednika egipskiego raju. Tam zmarły, ale żywy, bo śmierć to nowe życie, cieszył się łaskami i prowadził normalne, ale lepsze życie, otoczony sługami oraz rodziną. W obowiązku żywych było zapewnienie mu dóbr, które na takie życie pozwolą. To, co odnajdywano w komorach grobowych, pozwalało również lepiej zrozumieć ich życie codzienne, to, na czym opierała się gospodarka starożytnego Egiptu oraz jak wyglądało na przykład rzemiosło czy uzbrojenie. A jednak mimo wszystko obraz tego, jak żyli i w co wierzyli starożytni Egipcjanie, ciągle jest niepełny, chociaż wydawać by się mogło, że jest inaczej. Nie pozostawili oni bowiem po sobie żadnego jasnego świadectwa o tym, jak dokładnie wyglądały ich wierzenia. To, o czym dzisiaj czytamy, o Ozyrysie, Ra, Anubisie, Izydzie, Horusie, Secie oraz innych bogach, stanowi często interpretację niekompletnych materiałów, które naukowcy mają do swojej dyspozycji. Trzeba również pamiętać, że historia starożytnego Egiptu to historia, która liczy sobie ponad 3000 lat. Na tak rozległej przestrzeni czasowej wierzenia oraz rytuały stale się zmieniały oraz kształtowały. Często niektóre aspekty zwyczajów przepadały, by potem znowu po latach wrócić. Większość jednak tego, co wiemy, pochodzi z czasów nowego państwa oraz późniejszych, czyli ostatniego 1500-lecia egipskiego państwa, jednak ślady pochodzą z czasów wcześniejszych. Pozwalają naukowcom skonstruować całkiem wyraźny obraz tego, jak wyglądał kult grobowy Egipcjan oraz rytuały pogrzebowe, a także to, w jaki sposób się one rozwijały na przestrzeni 3000 lat. Do dzisiaj budzi to fascynację i często ta fascynacja napędzana jest przez wiele mitów, które wyrosły wokół egipskich pochówków. Klątwa mumii, klątwa Tutenchamona, Księga Umarłych. Wszystkie te aspekty egipskiego kultu grobowego budzą wyobraźnię, brzmią tajemniczo i groźnie. Oczywiście wiązano z nimi nadprzyrodzone zjawiska, a zmumifikowane zwłoki odnajdywane w grobach były w szczególnej cenie.
Jednak prawda, jak to zwykle bywa w takich wypadkach, jest o wiele ciekawsza. I biorąc pod uwagę to, że chcę opowiedzieć o wszystkich aspektach związanych z rytuałami, z życiem pozagrobowym, z kultem grobowym starożytnych Egipcjan, no to podzielę ten temat na dwa albo nawet trzy materiały. Nazwijmy to takim nieoficjalnym cyklem kultu grobowego Egipcjan. W tym materiale więc zajmiemy się mumifikacją oraz rytuałami pogrzebowymi, natomiast w następnych opowiemy o piramidach, o tym jak powstawały, o tym co umieszczano w grobach starożytnych Egipcjan, opowiemy sobie o Księdze Umarłych, o zaklęciach w niej zawartych, aż w końcu o Drodze Zmarłego w Zaświatach. Tak więc dzisiaj zajmiemy się tematem zgoła innym od słynnych bitew czy wielkich wojen. Takie społeczno-polityczno-religijne tematy również na swoim kanale będę poruszał, no i dzisiaj będzie trochę krócej niż ostatnio. Nim jednak zajmiemy się tymi zagadnieniami, koniecznie musimy opowiedzieć sobie o tym, z czego według starożytnych Egipcjan składał się człowiek. Według Egipcjan osobowość człowieka składała się z kilku elementów. Pierwszym z nich było ren, czyli imię. Wymazanie imienia było jedną z największych kar, jaka mogła spotkać Egipcjanina. Skazywało go to bowiem na nieistnienie w zaświatach. Bardzo więc dbano o to, by imię przetrwało. Zapisywano je tam, gdzie tylko się dało. Na drzwiach grobowca, na stelach, na ścianach itd. Ci, którzy odwiedzali kaplicę grobową, mieli te imię odczytywać, co pozwalało zmarłemu dalej szczęśliwie żyć w zaświatach. W czasach ptolemejskich oraz późniejszych rzymskich wykształcił się zwyczaj umieszczania na zwłokach tzw. etykiet mumiowych, na których zapisywano imię oraz tytuły zmarłego. Imię miało wręcz magiczne znaczenie, a poznanie czyjegoś imienia dawało nad nim władzę. Dalej był cień, czyli szeut albo szut. Egipskie wierzenia ściśle wiązały się z wędrówką słońca po nieboskłonie. Tę wędrówkę kojarzono oczywiście z życiem po śmierci. Zmarły miał towarzyszyć bóstwu solarnemu w trakcie jego podróży przez nieboskłon, a władcy po śmierci, równi bogom, dostępowali zaszczytu podróży na barce samego Ra. Gdy słońce znikało za nieboskłonem, zmarły również znikał i odradzał się ponownie o świcie. Tak samo było z cieniem, które było wyobrażeniem człowieka. Rodził się o świcie i znikał po zachodzie słońca. Niezwykle ważnym elementem człowieka było serce, czyli ib. Według Egipcjan to właśnie tutaj kryła się świadomość, tutaj kryły się emocje. To serce było centralnym punktem człowieka i to właśnie ono było ważone w trakcie sądu w zaświatach. Czym były Ka i Ba? No to są o wiele bardziej skomplikowane koncepcje. Koncepcja Ka na przykład towarzyszyła Egipcjanom praktycznie od początku kształtowania się ich wierzeń i prawdopodobnie wywodziła się z czasów jeszcze wcześniejszych. Ka była siłą witalną, która wprawiała ciało w ruch. Według przekazów rodziło się ono wraz z człowiekiem, co sprawia, że Ka często rozumie się jako bliźniaka czy sobowtóra. Część naukowców twierdzi, że dawne kultury Afryki identyfikowały tego sobowtóra z łożyskiem, które wypadało w trakcie narodzin. Ka dawało również siłę życiową po śmierci i nie umierało wraz z człowiekiem. To właśnie Ka przyjmowało żywność składaną w kaplicy grobowej. Fakt, że jedzenie nie znikało, tłumaczono tym, że Ka nie tyle je jadło, co wchłaniało wartości odżywcze darów, zaś materialność Ka przedstawiano w formie malowideł, często obok albo za zmarłym. Czasami również przedstawiano Ka w formie znaku hieroglificznego, wyglądającego jak dwie wzniesione ku górze ręce. Ba natomiast było koncepcją jeszcze bardziej zagmatwaną. W odróżnieniu od Ka łączyła się ona zarówno ze śmiertelnikami, jak i bogami. Muszę jednak zaznaczyć, że kwestia tego, czy Ba jest elementem osobowości człowieka, czy osobnym bytem, jest tutaj ciągle kwestią dyskusyjną. W niektórych opracowaniach znajdziemy Ba jako element osobowości człowieka, jednak są badacze, którzy twierdzą, że jest to jedynie uproszczenie. Tak czy inaczej również stanowiła odrębny byt niezbędny do funkcjonowania człowieka w zaświatach. Początkowo w czasach Starego Państwa, czyli w latach 2663 do 2190 przed naszą erą, Ba była legitymacją faraona do życia pośmiertnego, jednak z biegiem lat oraz z biegiem przekształceń społecznych w Egipcie Ba wiązano również ze zwykłymi mieszkańcami Egiptu. Od czasów nowego państwa Ba było przedstawiane jako ptak z ludzką głową i generalnie w ogóle było ludzkie. Mogło jeść, pić, podróżować zarówno po świecie ludzi, jak i poza światach. Zaś po śmierci miało łączyć się ze zmumifikowanym ciałem zmarłego. W rozdziałach 17 oraz 89 egipskiej Księgi Umarłych znalazły się modlitwy, które recytowano nad posążkiem Ba umieszczonym na piersi zmarłego.
jest jeszcze koncepcja Ach, jeszcze bardziej zagmatwana, która stanowiła przekształcenie człowieka śmiertelnego w nieśmiertelnego i również nazywanie tej koncepcji częścią osobowości człowieka wydaje się być pewnym uproszczeniem. Ponownie stanowiło ono odrębny byt, który powstawał w momencie śmierci człowieka, kiedy to Ka i Ba łączyło się ze sobą, jednak było to połączenie bardzo niebezpieczne i to połączenie mogło doprowadzić do ponownej śmierci, do nieistnienia. Egipcjanie jednak byli na to przygotowani. Mieli zaklęcia praktycznie na każde niebezpieczeństwo, które czyhało na człowieka w momencie śmierci oraz w zaświatach. Jednak przede wszystkim trzeba było mu zapewnić to, że w zaświatach będzie miał ciało. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć, co najbardziej kojarzy nam się ze śmiercią w starożytnym Egipcie, no to powiedzielibyśmy, że piramidy oraz mumie. Tylko że kojarzenie mumii ze śmiercią jest tutaj półprawdą, ponieważ mumie doskonale obrazują to, jaki stosunek do śmierci, a raczej do życia po niej mieli Egipcjanie. Zachowanie zwłok w jak najlepszym stanie było jednym z elementów, które miały zapewnić zmarłemu to, że będzie wyglądał w kolejnym życiu tak jak przed śmiercią. Egipcjanie nie mumifikowali zwłok, żeby potem wystawiać je na widok. Do komory grobowej nie było wstępu, a wszelkie rytuały odbywały się w specjalnie przeznaczonej do tego kaplicy. Tam również składano wszystkie dary. Mumia była też ziemską powłoką dla Ka i Ba zmarłego. Pierwsze ślady mumifikacji możemy znaleźć już w najwcześniejszych predynastycznych czasach kultury Nagada II. To są lata 3500 do 3150 przed naszą erą. To właśnie z tamtego okresu znaleziono pierwsze ciała ze śladami prób konserwacji przy pomocy żywicy oraz bandaży. Wcześniej chowano zwłoki w płytkich grobach wykopanych w piaskach pustyni, a piasek potrafi naturalnie te zwłoki konserwować. To okres jednak tak odległy, że nawet to, co znajdują archeolodzy, często trzeba interpretować i łączyć z tekstami starożytnych Egipcjan. Na przykład w okresie poprzedzającym dynastię odnajdywano rozczłonkowane, zmumifikowane zwłoki pozbawione mięśni. Ich brak mógł być rezultatem niedbałej mumifikacji albo, jak część tekstów sugeruje, usuwanie mięśni mogło mieć podłoże religijne. Niektóre zwłoki datowane na okres Starego Państwa odnajdywano z głową odciętą i umieszczoną na klatce piersiowej. Ponownie było to prawdopodobnie umotywowane religijnie. Mumifikacją prawdopodobnie zajmował się specjalny cech i na pewno w procesie brał udział kapłan w glinianej albo kartonażowej masce boga Anubisa, przewodnika zmarłego po zaświatach oraz strażnika bram świata umarłych. Jedną z takich masek, datowaną na 30. dynastię, można na przykład podziwiać w muzeum w Hildesheim. Anubis często identyfikowany jest z szakalem. Tak też wydawać by się mogło, przedstawiają go malowidła oraz posągi, jednak nie jest do końca pewne, czy to na pewno szakal. Nie ulega wątpliwości, że maska przedstawia zwierzę z gatunku psowatych, jednak mogło być ono zlepkiem wielu przedstawicieli tego gatunku. Jak pisze Mirosław Barwik w swojej książce Księga Wychodzenia za Dnia, to super pies. Co ciekawe, sami Egipcjanie nie pozostawili po sobie praktycznie żadnych zapisków, które w dokładny sposób opisywałyby proces mumifikacji. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, jak ona wyglądała w takich szczegółach, no to ponownie musimy zwrócić się do Herodota oraz do Diodora Sycylijskiego. I ich opisy powstały stosunkowo późno. Przypomnijmy, że Herodot żył w V wieku przed naszą erą. Nie będę tych opisów tutaj dokładnie cytował, ale postaram się je sparafrazować w taki sposób, że byście dowiedzieli się, jak taki proces mumifikacji wyglądał. I Herodot opisuje trzy techniki, metody mumifikacji w zależności od zamożności klienta. Gdy rodzina zmarłego dostarczała zwłoki do zakładu, w którym je mumifikowano, prezentowano jej drewniane, pomalowane wzory, w cudzysłowie, oprawionych nieboszczyków. Rodzina miała wybrać, na które się decyduje. Sposób najbardziej kompleksowy, czyli usługa dla najbogatszych, zaczynano od usunięcia mózgu. W tym celu metalowe narzędzie wkładano do nosa i przebijano kość sitową. Potem mózg rozdrabniano i usuwano za pomocą specjalnego haczykowatego przyrządu. Na końcu wlewano do głowy przez tę samą dziurkę od nosa żywicę i zatykano lnianą siatką. Potem usuwano wnętrzności. W tym celu nacinano lewy bok nieboszczyka. Wyjęte wnętrzności dokładnie czyszczono, owijano w płótno i umieszczano w specjalnych, przeznaczonych do tego urnach, zwanych urnami kanopskimi. Jamę ciała trzeba było jeszcze oczyścić. W tym celu używało się wody oraz wina, aż w końcu środek oraz zewnętrze zwłok pokrywano suchym natronem. To był najważniejszy środek służący do mumifikacji zwłok.
Na tron to mieszanina węglanu i dwuwęglanu sodu, siarczanu sodu oraz chlorku sodu. W Egipcie zaś ta mieszanka występowała w naturalnym stanie. I dlaczego był to najważniejszy środek? Natron ma właściwości odtłuszczające oraz wysuszające. Na stole balsamierskim układano stosik woreczków zawierających natron, a potem kładziono na nim zwłoki. Woreczki wkładano również do środka ciała po wyjęciu wnętrzności. Balsamiści musieli jednak uważać, bo natron, który wchłonął zbyt dużo wody, tracił swoje właściwości i trzeba było go wysuszyć. Prócz tego osoby przeprowadzające proces mumifikacji używały do niego przeróżnych olejów oraz żywic, a także kadzidła oraz mirry. Używano ich w celach dezynfekcji, ale również po to, by napełnić ciało oraz sarkofag przyjemnym zapachem. Kolejnym etapem jest owinięcie zwłok bandażami. Gdy myślimy o mumii, to często przed naszymi oczyma staje właśnie postać owinięta w bandaże. Bandaże, po egipsku wyt albo wenchyt, miały być osłoną ciała, ale nie tylko. Ich funkcja nie była czysto praktyczna, ale również metafizyczna, co w sumie dla ówczesnych Egipcjan było jednym i tym samym. Bandaże miały bowiem chronić zmarłego w trakcie jego podróży przez zaświaty. W trakcie owijania ciała bandażami kapłan recytował specjalne zaklęcia, magiczne formuły, dzięki którym bandaże nabierały tej magicznej mocy ochronnej. No i to, co teraz opisałem, było metodą dla najbogatszych. Natomiast metodę dla najuboższych przytoczę w całości, to znaczy przytoczę to, co Herodot o niej pisał. Trzeci sposób balsamowania, który stosuje się przy uboższych, jest taki. Przepłukawszy brzuch nieboszczyka wodą przeczyszczającą, balsamują go przez 70 dni w sodzie, a potem każą z powrotem zabrać. 70 dni. Tyle trwał cały proces, z czego 40 dni miało zająć wysuszenie ciała, a resztę bandażowanie oraz pochówek. Potwierdzają to różne teksty w grobowcach, m.in. ten z tebańskiego grobu dostojnika Dżehuty. Boski pochówek przybywa w pokoju 70 dni dopełniło się w twym miejscu balsamowania. Znajdziemy jednak przypadki wyjątków odbiegających od tych standardowych 70 dni. Na przykład królową Merenesach III, wnuczkę faraona Cheopsa, pochowano 272 dni po śmierci. Z kolei paszem ptacha jednego z arcykapłanów memfiskich z okresu Ptolemeuszy, czyli z okresu lat 305 do 30 przed Chrystusem, balsamowano 200 dni. Dlaczego? Nie wiadomo. Jak już powiedziałem, ówcześni Egipcjanie nie pozostawili po sobie szczegółowych zapisków. O tym, jak to wszystko wyglądało, naukowcy dowiadywali się badając groby oraz szczątki znajdowane w nekropoliach. Datowane na okres wczesnodynastyczny i okres Starego Państwa mumie nie miały na przykład usuniętych wnętrzności. Dopiero pod koniec Starego Państwa, w czasie IV dynastii, wnętrzności zaczęto usuwać. Najstarszy odnaleziony pojemnik, w którym trzymano wnętrzności wyjęte w trakcie mumifikacji, należały do matki faraona Cheopsa, królowej Hetepcheres. Zmieniały się również techniki bandażowania zwłok. W Starym Państwie modelowano wręcz mumię w taki sposób, by jak najbardziej przypominała człowieka. Mało tego, płótno malowano, zaś technika usuwania mózgu przez kość sitową upowszechniła się dopiero w Nowym Państwie, a samą mumifikację doprowadzano do perfekcji w trzecim okresie przejściowym, datowanym na lata 1070 do 656 przed naszą erą. Starożytni Egipcjanie kształtowali techniki mumifikacji przez ponad 2000 lat. Co ciekawe, w latach późniejszych proces uległ degradacji. Mumifikacje były coraz mniej staranne, choć w okresie ptolemejskim wręcz poprawiano zwłoki osób dotkniętych przez różne zwyrodnienia. Mumifikowano jeszcze w latach chrześcijańskich, chociaż ówczesny kościół źle na to patrzył, postrzegając to jako pogański zwyczaj. Niemniej kilku ówczesnych biskupów tak właśnie skończyło z mumifikowanych. Pięknie oprawione zwłoki trzeba było złożyć w komorze grobowej. Nim jednak to się stało, żywi musieli przeprowadzić odpowiednie rytuały. W okresie Starego Państwa wszelkie rytuały oraz misteria były zarezerwowane tylko dla faraona oraz najbliższej rodziny królewskiej. Osoba prywatna nie miała prawa do kontaktu z bóstwem, a jedynym pośrednikiem między światem ludzi a bogów był właśnie faraon. Zmieniło się to w trakcie pierwszego okresu przejściowego, a potem ugruntowało w okresie średniego państwa, kiedy to władza faraona znacznie osłabła, a dostęp do rytuałów oraz wszelkich misteriów czy obrzędów religijnych otrzymali również zwykli obywatele Egiptu.
W tym okresie umacniały się również miejsca kultu poszczególnych bóstw, w szczególności kult Ozyrysa. Jak więc wyglądał pogrzeb faraona? No i gdzie go grzebano? Najsłynniejszymi miejscami pochówku są oczywiście piramidy, jednak im warto poświęcić cały odcinek. Tak charakterystyczne budowle były jednak narażone na rabunek. Często zdarzały się bardzo szybko po pogrzebie, a czasem nawet tych rabunków dokonywały osoby, które pracowały przy budowie. Odnajdywano bowiem obrabowane groby bez jakichkolwiek śladów włamania. Osoby dokonujące rabunku musiały więc wiedzieć, w jaki sposób otworzyć grób, żeby tych śladów nie zostawić, co sugeruje, że przy tym grobie pracowały. Dlatego w okresie nowego państwa przeniesiono pochówki faraonów do trudno dostępnej Doliny Królów. Gdy faraon umierał, wśród ludu ogłaszano: Sokół wzniósł się do nieba, kolejny powstał na jego miejsce, co oczywiście tyczy się następcy tronu. Jak już wiecie, zwłoki władcy mumifikowano oraz nakładano na nie ochronne amulety, które miały osłaniać go w drodze przez zaświaty. Gdy 70 dni mumifikacji dobiegało końca, rzemieślnicy z wioski Der El Medina kończyli budowę grobowca w Dolinie Królów. Było to typowe miasto robotnicze, w którym mieszkali rzemieślnicy oraz robotnicy wraz ze swoimi rodzinami, podobnie jak w mieście Kahun odkrytym niedaleko Gizy. To tam mieszkali robotnicy, którzy wznieśli najsłynniejsze piramidy. Kończył się również 70-dniowy okres żałoby oraz postu. Pogrzeb był ostatnim etapem przygotowującym zmarłego do zmartwychwstania, jednak nie kończyło się na nim. Zadaniem krewnych zmarłego, ale nie tylko krewnych, było ciągłe odprawianie rytuałów pogrzebowych w kaplicy grobowej, składanie darów, żeby zmarły miał co jeść, a także zapamiętanie jego imienia, no i przywoływanie tego imienia w każdym możliwym momencie. Zaś pogrzeb faraona był wydarzeniem wręcz teatralnym, z czego najważniejsza była oczywiście procesja, która miała doprowadzić sarkofag do miejsca spoczynku władcy. Nim jednak tak się stało, nim procesja wyruszyła, mumie faraona czekały 4 dni rytuałów. Sama procesja zaś wyglądała w następujący sposób. Sarkofag umieszczany był na płozach, które ciągnęły woły. Pod płozy lano mleko, żeby te lepiej się ślizgały. Dodatkowo była to też libacja wylewana na cześć bogów przez kapłana ubranego w skórę lamparta. Na jej przedzie szli ofiarnicy z darami, które miały zostać złożone w grobie, oraz kapłan lektor recytujący święte wersy. Po nich szli kapłani z kadzidłami. Wokół sarkofagu zaś gromadziły się zawodzące żałobnice, które można było wynająć, i to jest zwyczaj, który przetrwał w Egipcie do dzisiaj. Często procesji pogrzebowej faraona towarzyszył nowy władca, a wokół sarkofagu szła również rodzina. Obecność syna dziedzica wcale nie dziwi, bo według obyczajów pogrzebowi przewodził syn zmarłego. Procesji zaś towarzyszyły tańce, z czego najsłynniejszym jest tak zwany taniec mu. Nekropolie zaś znajdowały się zazwyczaj na zachodnim brzegu Nilu. Dlaczego na zachodnim? Tutaj również ważną rolę odgrywał cykl słoneczny. Zachód bowiem kojarzony był ze śmiercią, tą śmiercią doczesną. I z Nilem, tą niesamowitą, wielką, życiodajną rzeką starożytnego Egiptu, wiązał się również jeden z najważniejszych elementów pogrzebu faraona, ale nie tylko pogrzebu. Łódź. Nie dość, że był to jeden z głównych środków transportu w starożytnym Egipcie, to wierzono również, że zmarły poruszał się łodzią po zaświatach. Mało tego, wierzono, że bóstwo solarne podróżowało po nieboskłonie właśnie łodzią. Dlatego też bardzo często w grobach zarówno królów, królewskich dostojników, jak i zwykłych Egipcjan odnajdywano łodzie. Jak w przypadku faraonów, te, którymi ich sarkofagi podróżowały przez Nil, albo wydrążone drewniane makiety. Łódź znaleziona w grobowcu faraona Khufu miała prawie 44 metry długości. Wiemy, że często w trakcie pogrzebów osób prywatnych sarkofag był wystawiany na widok przez jeden dzień, żeby rodzina oraz krewni mogli pożegnać się ze zmarłym. I chociaż rytuały pogrzebowe starożytnych Egipcjan są całkiem nieźle opisane, tak ciągle znajdziemy w nich elementy dla nas przynajmniej niezrozumiałe. Mam tutaj na myśli na przykład przedmiot zwany tekenu, który pojawia się w okresie średniego państwa. Przedmiot przybiera kształt skulonego człowieka w bandażach, z których wystaje tylko głowa, a niekiedy ręka. Niektórzy sugerują, że tekenu reprezentuje części ciała zmarłego, które nie zmieściły się do urny kanowskiej, ale były ciągle potrzebne w zaświatach. Bardzo ciekawy opis ceremonii pogrzebowej możemy znaleźć na steli z grobu niejakiego Dżehutti, który był królewskim heroldem oraz dworzaninem za czasów panowania faraona Tutmozisa III z XVIII dynastii.
Oto zbliża się godny pochówek w pokoju, gdy wypełniło się 70 dni w twojej sali balsamowania i zostałeś umieszczony na łożu pogrzebowym ciągniętym przez młode byki. Drogę polewa się mlekiem aż do momentu, gdy znajdziesz się u wejścia do swego grobu. Dzieci twoich dzieci zgromadziły się razem, opłakując cię w swych miłujących sercach. Kapłan Lektor otwiera twoje usta, a kapłan Sem dokonuje twojego oczyszczenia. Bodaj najważniejszym elementem procesji pogrzebowej oraz pochówku w starożytnym Egipcie był rytuał otwarcia oczu oraz ust, który odbywał się zaraz przed złożeniem sarkofagu do komory grobowej. Sarkofag stawiano pionowo, a kapłan bądź syn zmarłego dotykał rytualnym narzędziem ust oraz oczu namalowanych bądź wyrzeźbionych na sarkofagu. Był to niezwykle ważny rytuał, bez którego zmarły nie mógłby w zaświatach widzieć, czyli nie byłby w stanie przebyć drogi na pola trzcin albo mówić, co uniemożliwiłoby mu tak zwaną spowiedź negatywną, gdy stanie już przed trybunałem bogów mających osądzić jego uczynki. Spowiedź negatywna polegała na zaprzeczaniu, że popełniło się jakiś grzech, czyli na przykład nikogo nie zabijałem. Ceremonii pochówku zaś przewodził zazwyczaj syn. To również miało charakter religijny, bo zmarłego identyfikowano z Ozyrysem, bogiem zaświatów, a syna zmarłego z Horusem, synem Ozyrysa, który podróżował przez zaświaty, żeby przywrócić ojcu władzę nad krainą zmarłych. Dodatkowo kapłan, recytując zaklęcia, dotykał też nosa, uszu oraz piersi zmarłego, by przywrócić mu 5 zmysłów. Co ciekawe, narzędzia służące do przeprowadzania rytuału, zwane peseszkew, przypominały te, których używano przy porodzie. W trakcie ceremonii używano również ciosaka, a także przedniej nogi wołu, prawdopodobnie należącego do zwierzęcia spożytego w trakcie uczty grobowej, w której uczestniczył również sarkofag z mumią. Oczywiście te wszystkie procesje oraz rytuały dotyczyły jedynie tych, których było na nie stać. Najbiedniejsza część egipskiego społeczeństwa prawdopodobnie chowała swoich zmarłych w płytkich grobach piaskowych, być może jedynie z powierzchowną konserwacją zwłok albo po prostu owinięte w bandaże. I to by było na tyle w tym pierwszym odcinku nieoficjalnego cyklu dotyczącego kultu grobowego starożytnych Egipcjan. Dziękuję Wam za uwagę oraz cierpliwość, ponieważ stosunkowo długo musieliście czekać na ten odcinek. Następny na pewno pojawi się szybciej. Nim jednak wrócimy do starożytnego Egiptu, nim opowiemy sobie o tym, jak powstawały piramidy, odwiedzimy inne miejsce, Półwysep Apeniński, na którym niepozorne miasto przekształciło się w imperium, które rządziło przez wiele, wiele, wiele lat całym znanym światem. Żegnam się z Wami serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!